Byłem skutecznym napastnikiem i takim zamierzam być europosłem. Łomża jest ważnym miastem dla naszego regionu, także dla mnie. Mówił podczas konferencji w Łomży Tomasz Frankowski, lider listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego w połączonym okręgu podlaskim i warmińsko-mazurskim. Łomża jest ważnym miastem dla naszego regionu i także dla mnie, bo jako kandydat do Parlamentu Europejskiego jest pierwszym wyjazdowym miastem po Białymstoku moim rodzinnym, więc mam nadzieję, że to podkreślenie wagi pokaże, że tutaj chcemy również rozwijać się. My jako region, który najbardziej graniczy na wschód, chcielibyśmy, żeby ta Unia Europejska się zaczynała, a nie kończyła. Znamy Państwa problemy Łomży, czyli trasę kolejową, która wciąż jest w przebudowie, a nie wiemy co dalej. Wiemy o trasie na Zambrów drogowej. Są to problemy, które należy rozwiązać. Jeśli mnie dotychczas poznaliście jako byłego piłkarza, byłego sportowca, to byłem skutecznym napastnikiem i takim zamierzam być również europosłem. Skutecznym i prawdziwie pracowitym do bólu. Dziękuję. 44-letni Tomasz Frankowski to najbardziej znany były piłkarz Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski. Kilka tygodni temu znalazł się również wśród 10 białostoczan, którzy zostali uhonorowani tytułem Człowiek Stulecia.